Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kariery Lakersów i dzisiaj przejdziemy sobie na pewno przez All-Star Weekend, tak żeby tak jak planowałem, po tym All-Star Weekend maksymalnie, myślę, że jeden odcinek, bo pominiemy już część tych meczów, żeby już się zrównać z playoffami, żeby to było mniej więcej tak jak na żywo, żebym mógł zwolnić Darwina Hama z drużyny. Patrzcie jaki zrobiłem 200 IQ move tutaj w regular season, szkoda, że Lakersi na żywo tak nie mogą zrobić, nie? Pamiętacie jak ostatnio, jak nie pamiętacie sobie obejrzycie ostatni odcinek? Jak kupiłem tutaj takiego jednego gracza, co się nazywa, no David oczywiście z kontuzją, Jamal Murray, no widzicie, kto miał rację? Kto miał rację teraz po serii Lakersów? Widzicie co to oznacza? Że nie będzie mi nikt game winnerów rzucał. Dobra, to ten. To w takim razie, dzisiaj, nie będziemy Portland przecież oglądać, ani Atlanty, no chociaż nie, dobra, bo to są jedyne mecze, dobra, niech będą te dwa mecze, może się jeszcze jakiś jeden pojawi. I zobaczymy sobie konkursy wsadów i konkursy rzutów za 3. All-Star Game chyba nie będę oglądał, bo to mnie w sumie nie obchodzi. Ale te konkursy możemy zobaczyć, jak bot je wykonuje. Jak będzie tam jakiś nowy zawodnik, albo w ogóle możemy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Więc co? Jedziemy i idziemy najpierw do Portland. Zobaczmy. To management. Danger has fully healed. Dobra, to skoro on się już wyleczył, Davis wyleciał, ale wraca pan. Czekajcie, to musimy zrobić tak, pyk. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tego Williamsa, Robinsona. Tak, Joe wleciał do pierwszej piątki, to pamiętam. No, jak wróci Davis, to uważam, że tą pierwszą piątkę będziemy mieli mega mocarną. A tak to jest ok, ławka jest taka średnia bym powiedział, ale dobra, z Brooklyn przegraliśmy. Przesymulował mi się mecz, dobra, trudno, to obejrzymy sobie mecz z Flippersami, myślę, że to będzie ciekawsze w takim razie. Nie chciałem, żeby mi się przesymulował, ale była wygrana. Dobra, to co, lecimy, zobaczmy jak tam potężne Flippersy, które się teraz rozpadają, które już się boją, że Tyronn Lue stamtąd się zawinie do Lakersów, skoro w Lakersach wszyscy polecieli. Którzy nie będą mieli prawdopodobnie Paula George'a w przyszłym roku, chociaż zobaczymy, może mu się jeszcze odwiedzi. No, takie tam się różne rzeczy dzieją, którzy po raz kolejny chcą postawić na Kawhi'a Leonarda, nikt nie wie dlaczego, bo w sumie pomału też się zaczęło mówić o tym, to wam tylko powiem, że ten Embiid to jest taki, że też chyba warto rozważyć, czy jest sens na niego stawiać, skoro on co roku ma problemy i to nie jest jego wina, po prostu takie są fakty. O, dramat, widzę, do pierwszej piątki wleciał. Dobra, niech ten Mitchell Robinson sobie na razie z ławki wchodzi, on dopiero po kontuzji jest. No i nic, nie wiem, czy to jest takie głupie? A z drugiej strony, kto by takiego Embiida mógł wziąć do siebie? Oni też, wiecie, to jest takie patrzenie bez całego marketingu, przecież oni przez lata na niego stawiali i tak dalej, ludzie się już przyzwyczaili, przychodzą do niego na mecze. Więc to chyba tak się nie odbędzie, ale z tym Kawhiem to się nie mieli nawet kiedy przyzwyczaić, więc nie wiem. Dobra, zobaczmy, na razie meczek wyrównany. Zobaczymy się w połowie, co tutaj się dzieje. No dobrze, wchodzimy w ostatnie 5 minut drugiej kwarty. Jak widzicie, mecz jest dosyć wyrównany. Ja przy okazji przeczytałem teraz, że wyobraźcie sobie, że na mecze, wy to zobaczycie ten filmik w prawdopodobnie czwartek, więc ten mecz już się odbył, ale na mecze Nowego Jorku z Pacers, ludziom z Nowego Jorku bardziej opłaca się lecieć do Pacers i zapłacić za hotel, niż zapłacić za mecz w Nowym Jorku. Tak drogie są bilety. To jest trochę głupie, ja wiem, że jak są ludzie chętni, no to co, to zwiększają ceny, no ale przesadzają, no. Czy tam minimum $400 chyba za bilet? No, porawo chyba, tak mi się wydaje, chociaż ja nie wiem, czy na amerykańskie warunki to chyba też jest całkiem dużo. Nie wiem, tak się zastanawiam. No dobra, my przegrywamy na razie dwoma. Jamal Murray niby odpalony. Ale i tak nas tutaj robią Clippersi. Więc ja tutaj sobie wejdę od razu w coacha i może coś po swojemu poustawiam. Zobaczmy, LeBron jak zwykle jest trzymany bez siły, bo po co korzystać ze zmienników, prawda? Jak można to robić w ten sposób? Dajmy Mitchella Robinsona, ten jest odpalony, więc go zostawimy. A tutaj wrzućmy sobie na przykład Finneya Smitha. I tak dograjmy już do końca. Zwolnię trochę, żebyśmy widzieli co się dzieje. Murray, truja w mordę. Ile to punktów? 14 Murray. To jest w ogóle ciekawy zawodnik na żywo. On naprawdę...
On bardzo dobrze gra tyłem do kosza, jako point guard, i to jest mało spotykane. On naprawdę gra świetnie tyłem do kosza. I oprócz tego ma masę innego skillsetu. Co jest? Zubac mi przechwytuje piłkę. W ogóle ludzie ostatnio pojawiło się zdjęcie dziewczyny Zubaca, takiej blondyny, która całkiem ładna się wydaje. I na zasadzie takie, że jak to, że Zubac ma taką dziewczynę, że coś tam? No i większość to właśnie myśli sobie to samo co ja. No kurczę, gość jest jednym z najlepszych koszykarzy na świecie, jakby nie patrzeć. Jest podstawowym centrem drużyny z Los Angeles. Ciężko, żeby jak ma ochotę sobie wyrwać dziewczynę, to raczej ma z czego wybierać, nie? Tak zakładam. Raczej są zainteresowane kobiety. Chociaż ciekawe są takie, mówię ciekawe, niestandardowe, ale fajne. Są takie przypadki, kogo ja widziałem ostatnio z takich zawodników, nie pamiętam czy to było NBA czy w piłce nożnej, gdzie widać, że to nie są, wiecie, takie modelki, te kobiety, tylko normalne takie dziewczyny. Nawet niektóre czasami tęższe trochę. I ci zawodnicy, wiecie, często się spotyka to, że oni jak stają się popularni, mają dużo kasy, to gdzieś tam odstawiają, biorą sobie jakąś modelkę czy coś tam, a tutaj w ogóle coś takiego do głowy nie przychodzi. To ciekawe jest, to dobrze świadczy o takiej osobie. Dobra, trzecia kwarta, 60-60. Coś czuję, że sobie końcówkę obejrzymy. Ja przy okazji jeszcze zrobię jedną rzecz. Damy sobie Crash Offensive Boards. O, widzicie? Przy okazji, jak Isaiah Joe teraz zdobył z tego punktów. Bo tam jest jeden Zubac, a poza tym to nasi powinni tutaj trochę pozbierać tych piłek. Więc zobaczymy, może to coś da. Na razie Flippersy trafiają i to mnie niepokoi. James Harden już 22 punkty. Dobra, zostawiamy na razie jak jest i zobaczymy końcóweczkę. No dobra, słuchajcie, miała być wyrównana końcówka, zobaczcie co tutaj się stało, 100 do 84 i tutaj chyba nie będzie nawet czego oglądać, bo powiem wam, że Janek tutaj pokurczował trochę i wrzuciłem rezerwowych. Derrick Rose w ogóle niesamowite spotkanie, że ma chyba z 18 punktów z ławki. Lonnie Walker to samo, też ma około 20. Max Christie wpuściłem go i też rzucił parę punktów. W ogóle rozrzucaliśmy ich po prostu od momentu, aż zrobiłem zmiany. Bo ja muszę te rotacje zaraz ponaprawiać, bo komputer się uparł, że gra ciągle Drummondem i LeBronem non-stop praktycznie w meczu. Oni zmęczeni biegają i nic z tego nie ma. Wrzuciłem wypoczątek z ławki rezerwowych i żeśmy pojechali tych Clippersów łatwo, jak widzicie, 105 do 88. Rose odpalony, no bo naprawdę, co on gra w tym meczu, to jest przesada. No i tutaj już jest w zasadzie po. Zaraz sobie zobaczymy. To będzie taki mecz, gdzie będzie dużo takich parunastopunktowych zawodników. Więc to dobrze. To znaczy, że działa. Rzucimy sobie... Zresztą, już niech robią co chcą, bo to już jest końcówka. Pewnie jakiś Jamal Murray jeszcze wejdzie. No ale widzicie, to już trochę inaczej jak są wypoczęci. Oczywiście wszyscy oprócz LeBrona, bo dziadek zmęczony. Czytałem gdzieś, że z tym LeBronem informacje na temat to, że on nie wie jeszcze, czy przedłuży pobyt w Lakersach, to jest jedno. Ale jeszcze była jedna informacja, teraz nie umiem sobie przypomnieć, o co to chodziło. Czy to chodziło o Darwina Hama, czy o coś innego? Jak sobie przypomnę, to wam powiem. Wyleciało mi teraz z głowy. Była jedna taka informacja, która mnie dosyć zaskoczyła. Dobra, 116 do 102. Mamy Hardena, George'a, no i Leonard nawet grał, patrzcie, tylko 15 punktów, ale jak to u nas? Lonnie Walker 23, LeBron 20, Isaiah Joe 18, D-Rose 18, no właśnie mówię o tym, co ten D-Rose? Murray 14. Christie 8 punktów, właśnie o tym mówię, że na chwilę go wpuściłem. No naprawdę zespołowe zwycięstwo i to takie turbo zespołowe. Bardzo dobrze to wygląda, a nie mamy jeszcze Davisa. Dobra, lecimy dalej. Fajnie jakby takie rotacje Lakersi mieli na żywo, co nie? To sobie ominiemy. O, i z Denver będziemy mieli jeszcze. No to zagramy sobie jeszcze jeden meczik z Denver i przejdziemy już do All-Starów. Słuchajcie, żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. I ja, pozwólcie, że sobie tutaj jeszcze raz przejrzę, nie roster, tylko, o już pomału Davis wraca. Nigdy nie pamiętam, to menu powinni poprawić, bo naprawdę to jest niewygodne strasznie. Tak. To mi się nie podoba, ja chcę Finneya Smitha w pierwszej piątce. W ten sposób. I chcę... Gdzie jest ten Karakan? Robinsona. Drummond nie musi wcale tak dużo grać. Robinson może grać więcej. Jak on na żywo na kulawej nodze gra, to tu też sobie poradzi. Lonnie Walker może trochę zejść z minut. LeBron też, żeby miał siłę na playoffy później. I...
Reszta jest okej. Tych tutaj nie potrzebuję, wafelków. A jeszcze później wróci Davis. Mi to odpowiada. Keep changes. Dobra. To co? Przesymulujemy do tego miejsca, żeby mnie tak nie oszukali jak przed chwilą. Co oni tu chcą mi dać? Robinsona i first round pick. No sorry, ale nas piki nie interesują. Z Chicago przegraliśmy. I z Golden State. O kurczę. Anthony Davis. O, dobra. Dobra. To teraz robimy tak. Patrzcie na to. Ale to będzie chodziło. Się doczekać nie mogę. Davisa dajemy. To ten Christie. Dajemy Davisa. Dajemy Finneya Smitha tutaj. I będzie tak. Drummond, Walker, D-Rose, ten Williams. I Christie akurat jest chłodny. To wypinkala. Ale to zaraz tutaj poprawimy. Czekajcie. Damy tak. Damy temu Williamsowi mniej. W ten sposób. Nie wiem po co tu tyle minut na nich jest przeznaczonych, ale okej, niech będzie. Dajmy sobie. O, w ten sposób. I może damy jeszcze 2 minuty temu. Chociaż. Starego trochę odciążymy. Daj tego Christiego, żeby też coś sobie pograł. Dobra. To mamy zrobione. Symulujemy dalej. Rocket ci porobieni. Josha Harta chcą mi dać. Jakiegoś randoma. Dziękuję. Nie pozdrawiam. Atlanta z nami wygrała. Boston porobiony. Josh Hart po raz kolejny. Nie, dziękuję. Nowy Jork porobiony. Charlotte. No ja myślę, no nie przesadzajmy. Idźcie wy ode mnie, kurde, z tym Joshem Hartem, nie rozumiecie jak do was mówię. Dobra. I teraz. Teraz zobaczymy. Oni bez tego Maraja, jestem ciekaw co oni tam pokminili. Tak, my mamy składzik gotowy, mamy taki skład, że po prostu człowieku. Nic tylko wymienić później pół składu za Westbrooka w następnym sezonie. Zobaczmy. Ło, ale speedrun. Oni mają pana Reevesa. No. To zobaczymy co on pokaże u przeciwników. My sobie tylko damy, tak jak wcześniej, zbiureczki. Bo to przy Jokiciu się może przydać, tym bardziej, że mamy dwóch wysokich, jeszcze LeBrona na SF-ie. No i dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. No dobrze, mamy ostatnie 5 minut pierwszej połowy. Jak widzicie, jesteśmy na prowadzeniu, ale takim nieznacznym. Po pierwszej kwarcie prowadziliśmy tam koło 8 punktów, więc większa była ta przewaga niż teraz. Trochę mnie Denver goni. Ciekawe, prawda? To wcale nie jest tak, że na żywo jest to samo, ale dobra, tu się i Joe i Terry Rozier odpali. Ja już zapomniałem, że ja i Roziera i Reevesa mi sprzedałem, więc zobaczymy, czy mnie to będzie bolało teraz. Jak na razie całkiem nieźle wygląda rzucanie za trzy u nas. Trochę jestem niezadowolony z tego, jak mało punktów zdobywa Jamal Murray w tych meczach. To znaczy, on tak gra, że faktycznie raczej się koncentruje na podawaniu, a nie na zdobywaniu punktów. Może to i dobrze, nie wiem. No ale widzicie, zrobił się niestety remis, więc trzeba będzie coś tutaj w trzeciej kwarcie porobić. Poczekamy na timeout, nie będę samemu brał, ale poczekamy na timeout. Jest równy remis 55-55, z Clippersami też tak było. Będzie timeout, to tutaj coś pozmieniam, żebyśmy mieli wypoczętych zawodników. I coś z tego więcej ugrali. LeBron James 15 punktów. No trafiają dziady, trafiają, ten Rozier walony 27 punktów już ma. Teraz to trafia. Jak go spytałem. Dobrze, LeBron tam Austina Reevesa poprzestawiał. Który to dobił? A, Jokić, no tak. Który mógł dobić? Ale LeBum się tu wziął do roboty. No kurczę, wyrównany mecz. Skądś to kojarzymy. Zabrałem wam Mareja, a wy co? Dalej gra się dobrze. LeBron ma tu 9-8 overalla. Zespawnował. Dobra, dajmy im trochę odpocząć. Niech Murray zostanie. Niech tam zostanie Anthony Davis. Davis w ogóle 96. I my kurczę się z nimi męczymy. To jest jakaś beka. Widzicie, że tutaj w ogóle niewykorzystani są nasi zawodnicy. Więc pozwólmy im trochę pograć. A co więcej, nawet wrzucę Derricka Rose'a, bo on ostatnio dobrze grał. Zostawimy tylko Davisa. Na razie i zobaczymy, co to przyniesie. No na razie jajco to przyniosło, ale Andre Drummond.
kurczę, no trafiają za 3 mendy, chociaż Reeves ma dopiero 8 punktów, więc chociaż tyle. Co to było, Ross? Co to za jakiś airball poszedł teraz? Ajajaj, dobra. Wiecie co? Może ja dam im wszystkim odpocząć. Dawaj tego chłopa. I zagrajmy chwilę drugą piątką, żeby później móc na świeżości wjechać. Wytrzymajcie jakoś te 5 punktów różnicy. I pięknie, piękna dobitka. Przestali trafiać, ale my też nie trafiamy. Tu jakiś błąd. 3 sekundy. Dobra, jest Trey Finney-Smith. Pamiętacie z ostatniego odcinka jego statystyka, że on ma najlepszy procent w NBA za 3. U mnie Finney-Smith. Fajnie jakby na żywo Lakers mieli takiego zawodnika. Nie, najlepszy procent za 3. Przydałby się taki jeden. To umie rzucać w tej drużynie. A nie umie rzucać raz na 3 mecze, D'Angelo. Dobra, 7-4, 7-4. No i masz, już mi wrzucił, już mi kogoś wrzucił. Ty kurde, dziadu jeden. To ja po to zmieniam, żebyś ty mi po chwili tutaj wszystko psuł. Z powrotem mi na boisko tutaj. I tego też z powrotem. Ja nie po to ustawiam, żebyś mi za chwilę wrzucał swoich jakichś tam. Ja wiem, że mam substitution na automatic, ale bez przesady, że to po minucie już mi zmienia. Kurde, no to wszystko trafiają, no niewiarygodne to jest. Dobrze, tam dobitka poszła. Masakra. Jak to wygląda teraz? Dobra, dajmy sobie Mareja z powrotem. A resztę zostawmy tak jak jest, bo Ross już troszkę zmęczony. A, zmęczony, ale trafia. Mówię wam, że ten Derrick Rose znowu 9 punktów, dopiero co go wpuściłem. No, popświruje strasznie z tej, patrzcie, 11. Strasznie świruje z tej ławki. Ja się nie spodziewałem, że on będzie mi tak cisnął tu. No teraz nie trafił. Co tu się dzieje, ty? Oczopląsu dostaję. Dobra, tu już nie ma nawet co się zastanawiać. Wchodzimy całą pierwszą piątką, bo to Anthony Davis jedynie troszkę zmęczony, ale dobra. Zresztą miała okazję trochę odpocząć. LeBum jest wypoczęty. Teraz trzeba będzie wziąć timeout i zaraz oglądamy, słuchajcie. O, teraz będą zmiany. Poczekam jeszcze minutę i odpalamy sobie telewizję i patrzymy, jak chłopaki grają. Dwoma punktami dla Denver. Mari się obudził teraz. 8 punktów ma dopiero, no ale mam nadzieję, że ten klacz tak jak na żywo będzie teraz działał u niego. Davis, co to było? Jaku? Czemu Drummond dalej gra? Czemu Drummond gra, dalej gra, skoro ja wrzucam pierwszą piątkę? Kurde wafle. Dobra, zmieniłem go. Wchodzę do meczu. I... oczywiście dajemy kompowi rozgrywać, zmieniam kamerę. I lecimy. Obejrzyjmy sobie ten meczyk. Broadcast, zoom. Nie wiem, dajmy sobie coś takiego. Zaraz, co? A dobra, niech będzie coś takiego. No i Drummond będzie mi fadeaway rzucał, no weźcie mi go stąd. Robinson tam siedzi, mam nadzieję, że się zaraz uda to wyrzucić. A całkiem fajna jest ta kamera, powiem wam. I się tak zbliża po chwili, do gry jest beznadziejna, ale tak do oglądania, to jest git. No nie, no to jest contest, brawo Davis. Dawaj do Mareja piłeczkę. Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, nic nie mówię. Ja się nie znam, ja jak Darwin Ham. Zamknij mordę. Gwizdaj ten challenge, jak ci mówię. Tam LeBron do mnie mówi, żebym gwizdał challenge i mam zamknąć twarz i się nie odzywać najlepiej. Cztery punkty przewagi. Jeszcze mi Robinson teraz wszedł, żeby Jokićowi trochę życie utrudnić. To się przyda na pewno. Rozjerma gwiazdkę, dobra, tam no, chyba ty. No nawet nie próbuj. No, właśnie dlatego cię sprzedałem, karakanie. No co ten Davis? Co ten Davis na kontekście w ogóle, o co chodzi? No dobra. Dobrze to wygląda. Jokić teraz się zastanawia, co to Denver odwaliło, że mu Maraja zabrali i dali... Patrzcie, będzie lepa? O, ładne podanie to było. Jokić spaprał, a podanie było ładne. Brawo Marej. Le boom, to jest kontra, no to idealnie. I trójka z kontry i pewnie brick. No oczywiście, dobrze, że ten Davis jest, to jest... Dobrze, że ten Davis po prostu nagle Supermana odwala, trzecią akcję pod rząd, bo LeBron musiał standardowo, nie? Walnąć bricka za trzy w końcówce.
Chociaż było blisko. Trochę wam ściszę ten mecz, bo to może być głośno. Nie zorientowałem. Dobra. Timeout, ale to nas nie obchodzi. Na razie dobrze to wygląda. Ale spokojnie, jeszcze 3 minuty. To prawda, oni nie mają Mareya, więc powinno się udać. Właśnie dlatego go ukradłem. Żeby mi Marejem tu nie rzucali w końcówkach. Teraz ja mam Mareya i co on głupio wam w tym Denver. Prawdziwy 200 IQ plays w oknie transferowym. No ale czemu on Drummonda wpuszcza? Dobra, ja muszę iść jeszcze raz naprawić te rotacje. Czemu on Drummonda wrzuca jako pierwszą piątkę, a Mitchella Robinsona wywala? Co za kurde ban? Teraz tego nie zmienią. No i co, by może rzucać z pół dystansu jeszcze Drummond? Przesada, dobra, Marej. Kurde, przeciwko Lakersom byś to trafił. Mamie. No, masz jakieś piłkę, zrób coś z tym. Dobra, LeBron coś tam skoczył. Dobra, piła, no i to siedzi. Marej, dobrze Drummond, dobra. 100% smoothers nie trafia, no i wytłumaczcie mi tą grę. Wytłumaczcie mi, o co w tym chodzi. 100% smoothers i on to trafia na chillku. Andy Drummond. Jokic już zmęczony. Patrz, kolejny. No nie, no, fantastyczne to jest. Wspaniałe po prostu. Wspaniała jest ta gra. Wspaniała. Ty, może się coś w ustawieniach spaprało? No ja tak na to patrzę. Oni na tych wszystkich coverach trafiają. Gdzie tu są ustawienia gry? Ty, no to jest Hall of Fame? To wy sobie ze mnie... Jaja sobie ze mnie robicie? Ty, no aż nie wierzę, ja byłem pewny, że coś tu... Bo ja ostatnio coś próbowałem tutaj mieszać, bo chciałem to pod jeden odcinek zrobić. I faktycznie mieszałem, ale nie, no tu jest Hall of Fame ustawiony. Czekaj, a... No nie, no Hall of Fame. No ja nie mam pytań, co... Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Ty wszyscy trafiają na jakichś kontestach. No dobra. To dobra. To zobaczmy sobie ostatnią minutę. 7 punktów. Wszyscy już odpaleni. O, Robinson wrócił do gry. Dawaj do Mareya, on to sypnie. Taste your own medicine. Chociaż nie, LeBron, nie. Dobra, dobrze LeBron, dobrze, podaj. Podaj mu, no i Marej to kończy. No, no i co? I głupio wam Denver. I tak to właśnie, takie to jest uczucie właśnie. Takie to jest uczucie. Dokładnie tak było. O. Ty, no niech, wytłumaczcie mi to teraz, mówię, bo ja to wrzucę normalnie na TikToka. Wytłumaczcie i na YouTubie tak samo mi to w komentarzach, co się tutaj dzieje właśnie. Czemu oni wszyscy na kontestach trafiają? Czy ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć? I to na takich kontestach 90-100%? Co tu się od Janie Pawła w tym meczu? Ja pójdę jeszcze do jakichś, nie wiem, ustawień. W MyLeague, no ale jak miałem napisane Hall of Fame i te slidersy miałem typowo na Hall of Fame zrobione, to ja nie wiem, co tu się dzieje zupełnie. Davis with a screen on Porter. LeBron passes to Davis. Co ty Gordon robisz? Ty, patrzcie co on robi. Dobra, Murray. Nie, Davis. Brawo. Slammed in by Davis. The muscle from Davis so confident and powerful inside. No to chyba tutaj już nic nie będzie z tego, co? Rich stawia zasłonę. Co jest? Co to za taktyka? Dobrze, podwoili go tu, bra... Nie, no ja nie wiem, co się dzieje. Czy to o to w tym chodzi? Dobrze, że mam te 7 punktów zapasu. Czy to o to chodzi, że jak Denver gra z Lakersami, to nieważne. Contest, no contest, doesn't matter, Denver i 5, o to w tym chodzi? Dobra, oni tu będą się faulować. Już nie ma co oglądać, słuchajcie, bo to jest wygrane. Więc ja tutaj... skakuję. Dreamcast Live. Oglądamy to do końca, bo to już wiadomo, że to jest wygrane. 5 punktów różnicy. Powiedziałem, wiadomo, że jest wygrane. Ale totalna dla mnie zagadka. Ja muszę zaraz wejść do ustawień i sprawdzić, o co chodzi z tymi kontestami, bo pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. To, że ja wam mówiłem, że na tym Hall of Fame
Czasami jakieś, nie zapomniałem o boxscorze. Są jakieś bzdury, że ludzie trafiają na jakichś kontestach chorych. Ten bot to tak, ale to co ja tu zobaczyłem, to pierwszy raz widziałem coś takiego na oczy chyba. Gdzie tu jest gameplay? Hall of Fame. No bo ja w ogóle na innym koncie przecież to mieszałem, nie tutaj. No to co tu się wydarzyło w ogóle, ty? Co ta gra odwala? General. Mamy... Injuries, difficulty, no. No wszystko jest dobrze tu ustawione. Nie wiem. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Dobra. Skipujemy do All Star Game, znaczy do konkursów. I zobaczmy po drodze, jak to się tam zachowuje. Z pelikanami łyknęliśmy pelikany, Detroit też, Utah też, no teraz Davis wróci, więc się nie dziwię. Rising Star Challenge to nas nie obchodzi. Obchodzi nas... Co nas obchodzi? Participate in the 3-point contest. Kto tutaj jest? Luka Doncic? A czemu nie ma tutaj Malik Monk, Klay Thompson? Czemu nie ma tutaj naszego grajka pod tytułem Finney Smith, skoro on miał najlepszy procent? Nie wiem. Ale dobra. To co, może ja bym tutaj kimś zagrał? Dawaj, Klayem Thompsonem to wygram. Wygramy Klayowi, nie? Wygramy konkurs rzutów za 3. Przecież to jest taki dobry zawodnik. Orlando już się zbliża, już czekał mój drzwi. Pobiegli go przywitać. Dawać. Doncic tutaj, rzuci tam 100 punktów. Stephen też, ale my mamy Klaya. Dawaj, zrobimy to. To przeskipuje, 24 punkty. No nie najgorzej, nie najgorzej. Prawie wszystkie Moneyball trafione. Steph Curry to pewnie będzie miał 28. Bo umie. 22, lol. Słabo? Co on to robił? Tak słabo, ja pewnie rzucę 10 zaraz, ale będę miał Klaya Thompsona, więc przynajmniej mam wytłumaczenie. Donovan Mitchell, który zaraz dostanie w klep od Bostonu, 17. No dobra. Kyrie Irving, który nie wiadomo, co się z nim stanie teraz w meczu z Oklahoma, bo ciężko powiedzieć, kto tam wygra. 27 punktów, lol. Najwięcej. Ty, to jak ja dobrze rzucę, to ja mogę wywalić kurczaka w pierwszej rundzie. Dobra, dawaj Clay, lecimy. Ale to jest zawodnik. Damy sobie na środku. A, bo tak. Ja nie wiem, jak on rzuca zupełnie. Dobra, chyba już kumam. Kurde, patrzcie, jak to chodzi. Człowieku. Za szybko powiedziałem. No, za szybko powiedziałem. No i to jest Klay Thompson, jakiego znamy. Prawda? Pani Golden State. To jest prawdziwy Klay Thompson. No kurczę, tego Moneyball nie mogę trafić. Teraz wypadałoby coś porzucać. No, to jest prawdziwy Klay Thompson. Jak jest Moneyball, to nie trafia. Kurde. Ty waflu. No nie wierzę. No i odpadłem już. No odpadłem już, no ty kurde karakanie, dobra. Idź, ty się nadajesz. No, stąd to będziesz trafiał. Ty, bo tu nie jest Moneyball, wiadomo. Tutaj to jest chillerka. Pajacerka. No ani jednego Moneyball nim nie trafiłem, Boże jaka żenada. O Jezu, weźcie mi go stąd. Dobrze, dobrze kurde, niech to... Golden State już go jeszcze nie zdążyłem. Dobra, 10 punktów honorowo. Brawo, Klay Thompson. Zasłużone. 10 punktów, ani jednego Moneyballa ze środka, masakra, dobra, weź przewincie to już, zostawcie mnie w spokoju. Dobrze, ja mam swoich Lakersów, żebym wolał to chyba LeBronem rzucać niż tym krajem. 10. Okej, okay, zobaczmy, kto to wygra, co? Przeskipuję to, danków nie będę skipował, bo jestem ciekaw, co kom pokaże. Ja danków nie umiem w ogóle w tej grze robić, więc nawet się nie będę zabierał. Jak rzucać też nie umiem, jak widać. Ale to był Klay, więc mówię, mam wytłumaczenie. 26 miał tutaj Doncic, tak? No, Doncic tutaj niezłą poprzeczkę zawiesił. 23 Malik. I... ostatni Kyrie. Pokaż Kyrie, na co cię stać. No. 15, o Jezu, jaka żenada. Dobra, Doncic wygrywa. Żenada, ja miałem 10, ale dobra. Doncic wygrywa, gratulacje. Gratulacje, idziemy teraz. Dobra, idź stąd, gościu.
Nikogo to nie interesuje. Idziemy teraz na Slam Dunk Contest. Ciekawe, kogo powołają, co? Pewnie Morant, pewnie Zion i nie wiem w sumie, kto będzie jeszcze. Nie, zaraz przekonamy. Zion, Shaedon Sharp, Amen Thompson, Scott Henderson, przepraszam. What? Dobra, jak on wygra ten Dunk Contest, dobra, zobaczmy. Zobaczmy, tutaj tego nawet nie ruszam. Niech oni robią ten konkurs. Czemu tutaj nie ma LeBrona Jamesa, najlepszego dunkera? Halo. Albo Andre Drummonda. On to od tablicy wsady lubi kolegom zabierać. Pokaż, Zion, na co ci stać, grubasie. Patrzcie, co chłop robi. Kurde, nice. Ale on akurat na żywo potrafi taki wsad zrobić, więc to spoko. Nawet bym uwierzył. Ciekawe, ile mu sędziowie dadzą za to. Patrzcie, ładnie. Ładnie poszedł. 39. Na ile? Na 50? Tak nisko? No dobra. Czy to na 40 jest? Nie, chyba na 50. Shaedon Sharp. Przecież to ledwo wpadło. No i ile oni mu dadzą? 20 w takim razie? Jak tamten miał 39? Patrzcie, ledwo się wkulało. On tam ledwo doskoczył do tego kosza. 35. Ci sędziowie to przekupieni. Dobra, idziemy dalej. Amen Thompson. Też słabsze od tego, co Zion pokazał. To tam machasz tą ręką. Nic nie pokazałeś ciekawego, gościu. 39, tyle samo mu dali. Nie wiem. Ja się nie znam. Przekupieni sędziowie. Jeszcze teraz Scott Henderson zrobi 150 punktów. 720 pod nogą, patrzcie na to. Ale idzie. Halo. Halo, gościu. Zasnął już tam. No, tak. Brawo. Brawo za odzorowanie NBA. Uwaga, drugi raz leci, patrzcie. O kurde, ale wsad. 19 punktów? Patrzcie. Jak to było? Ci ludzie, którzy mówili, że on wygra Rookie of the Year przeciwko... I takie coś, co zdobywa 30 punktów. Przeciwko Embaniamie, to chyba ci sędziowie tak samo mówili. Jakim cudem? Dobra, Zion, weź ich, kurde, wyjaśnij. Bo ty zrobiłeś to najlepszy stat, no nie ma co się w ogóle oszukiwać, ja nie wiem, co ta gra robi. No, dobra, ten był podobny do poprzedniego i ciekawe, ile ocenią. Tylko, że tutaj było z takim lekkim pumpem, nie? W dół zrobić tutaj, o, tu, cyk. Nie wiem, czy w poprzednim tak było, nie pamiętam już. A to jest 48, no nie wiem. Ale okej. Dobrze to wyglądało, zobaczmy, co reszta pokaże. Scott Henderson zrobi 150 i wygra. Zobaczycie. No, tak jakby bym powiedział takie 40. A ile da NBA? 43. No dobra, niech będzie. Czyli Zion na razie wygrywa. W sumie oni by musieli walnąć 5 dyszek, nie? Żeby Ziona... Tak, Amen Thompson ma jedynie szansę. No, to całkiem fajne było. Ale nie wiem, czy 48 dostanie za to. 38, no właśnie. No i teraz nagroda pocieszenia. Zobaczmy tutaj. Dyplom udziału. Drugie podejście. Kurde. Solidne 30 będzie, myślę. Jak za poprzednim udali 30, to teraz tak, żeby mu nie było przykro, to myślę 33, 36 nawet, no. No tak, fajnie w Portland sam się mają. Dobra, no to Zion wygrywa konkurs sadów przeciwko Scootowi Hendersonowi, brawo dla niego. I co? I tak chyba minął. Chyba minął All-Star Weekend, bo damy sobie jeszcze tu Simulate Through Date. I tyle. I w kolejnym pojedynku Denver już nie będę tutaj was katował tym, bo to dopiero co oglądaliśmy. Obejrzymy sobie Milwaukee w kolejnym pojedynku, w kolejnym odcinku. Obejrzymy sobie mecz z Minnesotą. Tak, Milwaukee i Minnesota. To jest kolejny odcinek. Kończymy sezon regularny. Zaczynamy playoffy. I zrobimy tak. Milwaukee, Minnesota i dwa pierwsze spotkania rundy playoff, albo jedno spotkanie, zobaczymy, jedno chyba, tak żeby były trzy, a później kolejne trzy, bo wiadomo, że 4-0 zrobimy, nie, wiadomo, Lakersi,
Chyba, że trafimy na nie wiem kogo. Zobaczmy w ogóle, jak tam tabela. Gdzie ja jestem teraz? Odwróć tabelę Lakers na czele. Gdzie to jest? Gdzie tu jest tabela? Czemu to jest tak zrobione? Czemu to jest tak zrobione, że ja nie wiem, gdzie NBA Standings? Ej, na pierwszym miejscu jesteśmy. 40-16, no kurde, wiadomo. Kto tu? Golden State 31-23. Portland 27-27, boże. To kto tu spadł? Oklahoma jest tak nisko. Sacramento, Minnesota 20-32. Oj ty gro. Oj ty gro, niedobra. A po drugiej stronie? Eastern, Cleveland na pierwszym miejscu. Ta Indiana nawet wysoko. I to nawet w tej grze. Lol. Toronto, no. Detroit. Brooklyn. What? Co to w ogóle jest? 21-33 i oni mają 10 miejsce? Czy wy jesteście tu pijani? Nowy Jork 21-34? No dobrze. Pamiętajcie, że według tej gry Cleveland w ogóle wygrywa mistrzostwo. Na TikToku robiłem symulację z tego, więc przekonamy się już wkrótce po meczu z Bostonem, czy to jest prawda. Po meczach z Bostonem. Dobra, to ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że to jest zapisane, a jak nie, to sobie jeszcze damy na wszelki wypadek save'a. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej hej.